Cześć, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku rozgrywki Infinite Crisis, czyli gry stworzonej przez DC, firmę konkurującą z Marvelem. Bohaterowie z DC to, tak jak widzicie, m.in. Batman albo Superman lub Kobieta Kot. Gra bardzo przypomina LoL'a, ponieważ jest grą MOBA, czyli połączeniem gry strategicznej i MMO. Wcielamy się w jednego z bohaterów, trafiamy do kolejki, stamtąd do meczu, który polega na tym, że są dwie drużyny mające jakiś tam wspólny cel i konkurują ze sobą naprzeciw siebie. No okej. Wejdźmy do gry. Gra właśnie bardzo charakteryzuje się tym, że jest podobna do LoL'a, więc gracze, którzy już grali w League of Legends, czy w takie gry właśnie podobne, będą łatwo mogli się zaklimatyzować tutaj. Najlepsze jest to, że tak jak mamy bohaterów w LoL'u, tak tutaj mamy bohatera, powiedzmy Batmana, który ma dwa aspekty. Czyli dwie swoje jeszcze jakieś inne formy, które gdzieś tam istnieją, może w innej rzeczywistości. No jeszcze nie udało mi się tego rozgryźć, ponieważ nie jestem wielkim fanem DC. Póki co jest to wczesna beta jeszcze, ale już nie jest ciężko znaleźć meczu. I mam nadzieję, że uda mi się coś pokazać. Jak widzicie, komentatorka komentuje wszystko w zasadzie, co robimy. Batman. Dobra. Tutaj mamy tak jakby czary przywoływacze. Te czary są dostępne dla wszystkich, możemy sobie wybrać je jak chcemy. Natomiast tutaj mają jeszcze swoją dodatkową formę. Możemy to kupić za 4000 punktów. Tylko to 4000 punktów, kiedy zdobywamy ich 60, powiedzmy, koło 100 na mecz. No ale to dopiero beta, więc wszystko będzie się zmienić. Dodatkową dość sporą wadą jest jeszcze sklep w tej grze, ponieważ sklepu nie mamy takiego jak w LoL'u czy w Docie, takiego bardzo przejrzystego. No tylko niestety jest on jakiś taki, zbyt duży ikonek jest na sobie i to jednak stwarza problem.
done. Ja, nie udało się. Łatwo zauważyć, że tak jak pani Lola mają swojego dominiona, tak tutaj też mamy swojego dominiona. Prawdopodobnie model gry z dżunglą nie sprawdziłby się tutaj, ponieważ nie wydaje mi się, żeby Batman ganiający za przestępcami albo za jakimś niebieskim golemem kurna po krzakach był jakiś specjalnie emocjonujący. On patrol. Better. The bat scream is ready. W kupie siła. Jak trzy ulti poszły, to teraz wpisiła, nie? Oczywiście poza podobieństwami typu tryby meczy i tak dalej z Lola. Jest tutaj dużo więcej podobieństw, jak na przykład niektóre skille są no, dosłownie kopiami tych, które są w LoLu. Ach. Dużym plusem dla tej gry, na pewno bardzo ogromnym atutem,
jest to, że możemy niszczyć elementy środowiska. Czyli samochody, które tam stoją gdzieś przy drodze. Przy użyciu wielu umiejętności mogą zostać zniszczone, tak jak automaty z kolą, śmietniki. Ach, kurde. Jeszcze nie mam many, kiedy chcę wkroczyć do akcji. Na szczęście mamy tutaj też starą, dobrą teleportację. Nie uda nam się tego raczej zająć. Ohoho, au, 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 już mnie boli. Uff. Dobry Batman, bardzo dobry Batman. Okay. Uwielbiam tego klauna, jak rzuca mielonką. Plask, mielonka, plask. No chodźcie, jak dostaniecie z mojego ulta, to się skończy. Uuu, nie stunuj mnie! Oj mnie, nie stunuj! Nie stunuj mnie! Kurde! No tak, ale wszyscy wiemy, że nie AD Carry powinien inicjować całą walkę. Prawda? Ja jestem. I tak mam mnie ze statystyki 5-3-5. Idziemy w krytyka trochę. Oczywiście przepraszamy, że skrzuliśmy koledze. Okay. Dlaczego tak uważamy na tą kłódkę, która znajduje się na środku mapy? Ponieważ tam znajduje się też punkt do przejęcia, który spawnuje takie roboty przejmujące nam punkty i strasznie twardy do zabicia.
Noż. No nie, no dosłownie sekunda. No ale gość nie żyje i to się liczy. Gra jest bardzo prosta, jednak trzeba się zapoznać z tym wszystkim, co tutaj się dzieje. Trzeba to jednak umieć ogarnąć. To nie jest tak jak w LoLu, że odpalimy sobie jakieś... Nie dostajemy tutoriala, zacznijmy od tego. Nie dostajemy tutoriala na początku i to dosyć duży problem. Ponieważ gra dla początkującego gracza może być trochę skomplikowana, chociaż... Są gorsze rzeczy. Na pewno nie jedna gra jest trudniejsza niż ta. No, przeciwnicy nas trochę robią. Zajmując różne punkty na mapie. Gra jest dosyć szybka. Nie ma czasu na to, by tak jak w LoLu napisać komuś, jak bardzo źle gra i jakim jest wielkim mobem. I jak bardzo nie lubimy jego matki. Jedyne co, zdążymy napisać raptem parę, dosłownie liter, nie wiem, 5. Jedno, dwa słowa to jest góra. Cofniemy się, będzie szybciej. Na szczęście przedmiotów w ekwipunku nie jest tak dużo. Dobre jest to, że słyszymy wszystkie dźwięki z pola, jeżeli coś się dzieje na górze. Ła! Jeżeli coś się dzieje na górze, z łatwością jesteśmy to w stanie usłyszeć także na dole, ponieważ huk jest aż tak potężny. Really. Dobra, ale wszyscy się dopiero uczymy, tak? O. Z LoLa został mi odruch, że nazywam Shaco, Jokera Shaco. Okej, nie ma co za mną gonić. Jeżeli ktoś nie kojarzy, na czym polega ten tryb walki, to wystarczy, że powiem, że trzeba zajmować punkty, żeby zmniejszyć ilość punktów życia. O matka. Nexusa przeciwnika. Które tu widać. Każdy zajęty punkt zwiększa szybkość, z jaką się zmniejszają punkty przeciwnikowi.
No najgorsze jest to, że nie da się tutaj wyczuć tego, ile nasza postać może wytrzymać. W LoLu z łatwością to można zidentyfikować, bo 100 punktów to jest jeden kwadracik, nie? Punktów życia. A tutaj już takie ma. Nie ma tego feelingu. Feelingu. Człowieku, co ty pierdolisz? To jest feeling. No i świetnie. Co czy to już? Aha, to już zakupiliśmy. O, i to jest właśnie sklep. Kolejne dziwne przedmioty. Attack speed, czy tutaj nie ma w ogóle krytyka? Niech będzie penetracja. Niespodzianka. Okay. Nie wiem co to było, bo widziałem ten efekt pierwszy raz. Ale zniszczyło całe otoczenie. Ciekawe. No, może ktoś by tak w nich wszedł i zajął top. No hello. Ajej. Więc tak się fajnie zapowiadało, ale... Chyba nasza drużyna ma pewne problemy z tym. Żeby się połapać, co się dzieje w grze. I co w jakiej kolejności należy zrobić. No, mamy jeszcze 39 punktów, damy radę. Dalej, dalej, dalej. No i tak nas właśnie przeciwnicy chyba zrobią. Go, 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 go! Nie, to szlak. Ale co mnie zabiło? Ech, czasami nie idzie się połapać w ogóle, co się tutaj dzieje.
A, 10 punktów do 60. No, 0 punktów. No cóż. Zatem dziękuję wam bardzo za to, że byliście razem ze mną w tym niewygranym niestety meczu. Ale mam nadzieję, że czas spędziliście tak miło jak i ja. Trzymajcie się. Na razie.